Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry, w poniedziałkowej drugiej kawie. Witam, Maciej Nowak. Moim gościem dzisiaj jest Roman Kolek, wicemarszałek województwa. Witam serdecznie, panie marszałku. Witam serdecznie. Czekał pan kiedyś w kolejce na rehabilitację? W sytuacji, gdy zmuszony byłem do czekania, to wykładałem pieniążki z własnej kieszeni i korzystałem z pomocy fizjoterapeutycznej, dlatego że ta pomoc jest potrzebna najczęściej już natychmiast. Odkładanie jej na przyszłość to tylko oczekiwanie w przypadku przewlekłych dolegliwości, że coś za kilka miesięcy, jakaś pomoc gdzieś pomoże. Pomoże, ale tylko i wyłącznie w przypadku przewlekłych dolegliwości. Na ostro natychmiast trzeba. A nie próbował pan zrobić czegoś takiego, że powołać się na swoją funkcję, że tutaj dzwoni wicemarszałek, może by się szybciej dało? Nie trzeba wykładać pieniędzy. Nie próbowałem. Uważam, że tego rodzaju sytuacji mieć miejsca nie powinny. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że czasami nazwisko od jakiejś osoby może otwierać wiele drzwi i to nie jest dobre rozwiązanie. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w WCM-ie, kiedy to dla statystycznego Kowalskiego termin na rehabilitację to był grudzień, a jak dziennikarz 24 Opole podszył się pod pracownika biura jednego z opolskich posłów, no to okazało się, że termin może być już za 5 dni. Niekomercyjny, nie trzeba za niego płacić. Cóż mam powiedzieć wobec takiej sytuacji, która jest zapewne rzeczywistą, o której pan wspomniał, no to tylko i wyłącznie może mieć mi wstyd, że tego typu sytuacja może mieć miejsce, dlatego że o kolejności przyjęć, o pomocy medycznej czy pomocy fizjoterapeuty decydować powinny względy medyczne, czyli konkretne dolegliwości, konkretne problemy. A nie siła nazwiska, niepełniona funkcja. No, jako społeczeństwo chyba wszyscy wiemy doskonale, że nasi parlamentarzyści mają określone przywileje, jeśli chodzi o leczenie w Warszawie, tutaj dostęp do świadczeń. Natomiast tego rodzaju podejście tutaj lokalnie nie powinno mieć miejsca. Czyli pani w rejestracji, która odbiera te telefony, nie powinna, tak powiem, ulegać tym sugestią naciską? Nie powinna. Myślę, że tutaj powinien decydować jednak ogląd problemu zdrowotnego, ocena tego stanu. Powiem tak, czy poseł, czy ktokolwiek zaprzyjaźniony, czy przysłowiowy Kowalski, praktycznie rzecz biorąc, mając te same dolegliwości, dostęp do świadczeń winni mieć. O tym wszyscy doskonale wiedzą na zasadzie solidaryzmu społecznego, czyli no niestety, jeżeli jest kolejka, to kolejka obowiązuje wszystkich. Jeżeli są przywileje, to obowiązują z uwagi na stan zdrowia i wtedy jednolite kryteria stosować trzeba. NFZ zapowiedział kontrolę w WCM-ie w związku z tym przypadkiem. Jakie konsekwencje może wyciągnąć? Ja nie wiem, jak w tych wypadkach, bo panie redaktorze, kolejki oczekujących to jest ciągle jedna wielka niewiadoma. Pracując w Narodowym Funduszu Zdrowia, miałem świadomość, że ten system kolejkowania, który jest prowadzony i te zmiany, które się wprowadza, przypomnę, chodzi o dojście nawet do kolejki oczekujących na świadczenie poszczególne każdego z pacjentów, ewidencja numeru PESEL do każdego świadczenia. My brniemy w jakąś paranoję. Ja osobiście uważam, że ten potencjał, kontrakty, dostęp do świadczeń powinny być tak zorganizowane, że pacjenci potrzebujący pomocy winni uzyskać w jakimś określonym czasie. I na tym powinno polegać realizacja kolejki. Tak postępują inne kraje. Ja tutaj stawiam za wzorzec Wielką Brytanię, która wcale z innych powodów nie jest na dobrym wzorcem, ale też nie ma jakiegoś, nieładnie mówiąc, bawienia się w tworzenie list oczekujących z nazwiskiem. Potem pacjent idzie do jednego świadczeniodawcy, jednej przychodni, do drugiej, do trzeciej i próbuje znaleźć miejsce, dokładnie. Zapisuje się we wszystkich, później przychodzi do jednej albo jeszcze w gorszych sytuacjach idzie do wszystkich po kolei. Czyli co? Czy świadczenie mu jest potrzebne, czy nie? W kilku miejscach się pojawia. No, są zapobiegliwi pacjenci. Rzeczywistość naszego kraju, doświadczenia pokolenia starszego jest takie, że jak jest kolejka, to się trzeba zapisać. Czy to oznacza, że gdyby wyeliminować to zapisywanie się w kilku miejscach, to te kolejki skróciłyby się i czas oczekiwania wynosiłby, nie wiem, 2 tygodnie? Ja powiem, nie sądzę i uważam właśnie, że wyeliminowanie tego zapisywania się do kilku kolejek to nie jest rozwiązanie, dlatego że my brniemy w jakąś taką dziwną, ślepą uliczkę. Ten system musi zapewnić dostęp do świadczeń, ale z uwagi na problem zdrowotny. Ja się nie zgadzam głęboko z wystawianiem kolejki na okres 5-6 miesięczny, dlatego że jako medyk, jako lekarz wiem doskonale, że ta pomoc może być potrzebna dziś, a nie dopiero 5-6 miesięcy. System kolejek tak stworzony doprowadza do sytuacji, że rzeczywiście przezorni pacjenci
którzy mają przewlekłe dolegliwości, zapisują się w ten termin odległy. Wiedzą, że oni potrzebują pomocy dzisiaj, ale zapiszę będą się później, bo wtedy prawdopodobnie też będę potrzebował. Czym ogranicza się możliwość dostępu dla tych, którzy potrzebują już natychmiast. Ale problem jest też gdzie indziej. No, problemy zdrowotne i problemy narządu ruchu no, dotyczą no, coraz to większej grupy pokolenia. Starzejemy się, mamy problemy. Po 50 to już w zasadzie rzadkością jest spotkanie kogoś, kto nie ma dolegliwości ze strony narządu ruchu. W związku z tym aktywność ruchowa, propagowanie tej aktywności to jest to, czym sobie sami możemy pomóc. Ale wsparcie różnymi programami samorządowymi. Znam osobiście kilka samorządów, które w ten sposób dla społeczności lokalnej, gminnej tworzą programy, w których pomagają starszemu pokoleniu w dostępie do tych świadczeń i organizują czas wolny w formie zajęć ruchowych, rekreacji na wolnym powietrzu, w halach, w salach gimnastycznych. I to jest godne pochwały i polecenia dla wykorzystania przyszłości. Prowadzimy aktywny tryb życia, nie musimy się leczyć. A z czego bierze się to, że pacjent chcąc skorzystać z tej pomocy na NFZ, tak się potocznie określa, musi czekać kilka miesięcy, jeśli wyłoży pieniądze, ma to natychmiast. Panie redaktorze, no odpowiedź zupełnie banalna i prosta. Niedobór środków. Niedobór środków, których jak patrzę na perspektywę tego, co w naszym regionie się dzieje i środków, których nie przybywa w ostatnich latach, no to dojdzie do sytuacji takiej, że te ograniczenia będą coraz to większe, czyli coraz to trudniej będzie uzyskać pomoc. I to jest przerażające, bo jeżeli społeczeństwo już jest świadome tego, że z własnej kieszeni wydaje niemało pieniędzy, to należy rzeczywiście dążyć do usankcjonowania tych dopłat, tego udziału i stworzenia mechanizmu kontroli nadzoru na tym, żeby te pieniążki wszystkie najlepiej wyszły na zewnątrz, żeby było wiadomo, ile rzeczywiście przeznaczamy środków. Politycy na szczeblu centralnym ciągle twierdzą, że w systemie jest wystarczająco dużo środków. Ja twierdzę od wielu, wielu lat, pracując w tym systemie również, że tych środków jest po prostu o wiele za mało w stosunku do potrzeb tych, które powstały już i tych, które się generują w przyszłości. Panie marszałku, chciałem zmienić temat i zapytać o Centrum Terapii Nerwic w Mosznej. Wielu obawiało się, że nie będzie w nowym obiekcie pacjentów. Jak to wygląda? Nawet informacja z dnia dzisiejszego bezpośrednio od dyrektora, kontrakt jest realizowany w pełni, nie ma tutaj żadnych opóźnień, żadnych zaległości, co świadczy o tym, że pacjenci są, pojawiają się. Jest również kolejka oczekujących pacjentów, może nie taka monstrualna, jaka miała miejsce wcześniej, ale kolejka niemniej jednak jest. Przyjeżdżają pacjenci z wielu miejsc kraju. Kiedyś podczas pobytu w Mosznej no, usłyszałem szereg uwag dotyczących nowego obiektu, między innymi tym, że temu, że w tych warunkach wysokich temperatur klimatyzacja jest niewydolna, wentylacja jest za słaba. No, warunki klimatyczne powodują, że nie ma takiego komfortu z pobytu. Natomiast dla przeciwstawienia warunków pobytu w zamku, no jednak stan warunków sanitarnych, możliwość tutaj higieny no jest nieporównywalnie większa, to nie podlega żadnej dyskusji. Natomiast naszym celem tak generalnie jest to, aby w tym budynku zlokalizowanym odrębnie, w odrębnej części parku, jednak te walory otoczenia były wykorzystywane i są. I mam nadzieję także w przyszłości trzeba będzie pytać nowego prezesa, który spółką w zamku będzie zawiadywał, także w jaki sposób będzie tutaj wyglądała współpraca, ale to myślę, że trzeba dać prezesowi troszeczkę czasu na wypracowanie sobie koncepcji, wizji współpracy, współdziałania, także jest na to, mam nadzieję, duża szansa. Nowy prezes Tomasz Ganczarek od kiedy zaczyna urzędowanie? Więc pan prezes Ganczarek, z tego co wiem, to w dniu dzisiejszym do urzędu przybędzie, od jutra będzie wprowadzony już przez pana marszałka do centrum, do Mosznej. Natomiast no, jego zadaniem w tej chwili będzie uporządkowanie wszystkich spraw związanych z przekazywaniem majątku, składników majątkowych, załogi, pracowników. To są uregulowania bardzo trudne w sytuacji, o której w tej chwili mówimy i takie w naszym regionie praktycznie rzecz biorąc pionierskie. W związku z tym troszeczkę to będzie trwało. Musi zająć kwestią rejestracji, tą formalną. My zakładamy według przyjętego harmonogramu, że te wszystkie kwestie formalne, prawne do rozwiązania, do rozstrzygnięcia, do przeprowadzenia całej tej procedury przekazywania, no to zakładają uruchomienie niezależnej już działalności odrębnej spółki z dniem 1 października. Także troszeczkę czasu jeszcze do tego jest. Dziękuję bardzo za rozmowę i wszystkim pacjentom życzymy krótkich kolejek i zdrowia przede wszystkim. Tak jest. Roman Kolek, wicemarszałek województwa, był moim gościem. Rozmowę prowadził Maciej Nowak. Dziękuję bardzo.